Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj w podcaście Na Celowniku moim Państwa gościem jest pani Alina Makarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Alina Makarczuk, polsko-ukraińska dziennikarka, związana m.in. z redakcjami Radia SK, TVN-u, Super Expressu, gdzie prowadzi swój program o bardzo ciekawie brzmiącej nazwie Ukr Alina. Pani Alina skończyła w Polsce studia, praktycznie od prawie dekady mieszka w naszym kraju. Tak jak wspomniałem, jest polsko-ukraińską dziennikarką, stąd myślę, że mogą się Państwo powoli domyślać, o czym dzisiaj będzie mowa, aczkolwiek chyba ta rozmowa pójdzie w taką trochę nieoczywistą stronę. Pani Alino, dzisiaj tak by dawałoby się lekko słonecznie i takie mam pytanie, zaświeci jeszcze to słońce dla Ukrainy? Myślę, gdzieś tam wewnętrznie chcę bardzo w to wierzyć, że cały czas świeci. Warunki pogodowe, jeśli o tym mowa, na froncie zmieniają się na korzyść Ukrainy przed jej dużą wiosenną ofensywą. Też jak świeci słońce, wszyscy wiemy, to jakoś lepiej się przeżywa nawet gorsze wiadomości. Mamy więcej endorfin, siły, energii do walki, więc myślę, że to słońce Ukraińcom bardzo się przyda. Ale też wierzą w zwycięstwo nadal po roku walki, co pokazują wszystkie badania. Nie są zmęczeni tą wojną, co też widać i czuć, jak byłam we Lwowie, czy byłam w ogóle w Ukrainie w czasie tej wojny. I do dziś mówią, że to my tutaj na Zachodzie bardziej panikujemy niż oni tam, będąc tam, bo dla nich cały czas to już jest małe zwycięstwo. To, że nie było Blitzkriegu, to, że dziś po roku tej walki i wojny, którą wypowiedziała nam Rosja, mówimy nie o zajętym Kijowie, tylko o kolejnym sklepie ogrodniczym pod Bachmutem, nad którym Rosjanie tymczasowo przyjęli kontrolę. Za chwilę porozmawiamy o pewnych kwestiach, na które się umawialiśmy tak naprawdę w naszej rozmowie, aczkolwiek wiadomo, że rozmowa swoim torem może się gdzieś potoczyć, ale chciałbym na początku trochę nie po kolei, ale jednak zapytać o pani program Ukr Alina, bo to może się wydawać dość takie proste i oczywiste, tak? Przyjechała dziennikarka z Ukrainy, tutaj się osiadła i prowadzi program dla Ukraińców, ale moim nieskromnym zdaniem prowadzi pani bardzo ważną misję, zarówno dla Ukraińców i dla Polaków, a właściwie nawet, o czym jeszcze później będziemy rozmawiać, wzajemnych relacji. Jak pani jako prowadząca ten program to widzi? Dla mnie to jest ogromna odpowiedzialność, tak jak pan powiedział, i misja w jakimś sensie, którą czuję w sobie nie od roku, tylko wydaje mi się, że tak od pierwszego dnia, jak przyjechałam do Polski, bo to wtedy odkryłam 9 lat temu, że dużo tu jest moich rodaków, że stanowimy ogromną mniejszość etniczną, a że cały czas gdzieś tam są te takie podziały. Widziałam Ukraińców, którzy bali się porozmawiać, podejść, przyjaźnić się z Polakami, Polaków, którzy gdzieś tam nie zawsze chętnie nawiązywali te znajomości, i też bardzo wspierających Polaków, którzy chcieli pomóc Ukraińcom gdzieś tam się asymilować w nowym towarzystwie, czy w nowym społeczeństwie, w nowym świecie i nowej rzeczywistości. I wydawało mi się, że gdzieś tam zaniedbaliśmy jako narody, czy też jako rządy i jako kraje, taką pielęgnację więzi między nami. Mieliśmy dużo historycznych zawiłości w naszej wspólnej historii, które Rosja bardzo skutecznie podgrzewała przez lata. Mieliśmy dużo, jak nam się wtedy wydawało, kulturowych różnic, które gdzieś już się wymazały, kiedy Polak poznał Ukraińca bliżej, a Ukraińiec Polaka, czy Ukrainka Polkę. I to widzę w pracy, widzę na co dzień. I wydawało mi się, że
To może tak, może opowiem na przykładzie show biznesu ukraińskiego i artystów, pracy naszych artystów. Kiedyś, żeby zrobić karierę artysty w Ukrainie, musiałeś podpisać na pewno jakiś kontrakt w Moskwie czy Sankt Petersburgu, mieć koncerty na wschodzie. Wewnętrznie się z tym bardzo nie zgadzałam, bo mi się wydawała polska kultura bardzo ciekawa. Ja byłam i jestem do dziś fanką tekstów Osieckiej i miłośniczką wierszy Miłosza. Wydawało mi się też, że Ukraińcy nie do końca są dobrzy w promocji własnych poetów, artystów. Wydawało mi się, że nasza muzyka jest do połączenia, że bardzo pięknie, nawet pisałam kiedyś piosenkę, tekst do piosenki polsko-ukraińskiej, która nigdy jeszcze nie powstała. I to wszystko tak się ładnie łączyło w jeden jakiś wspólny tekst, utwór, że nie chciałam wierzyć, że tak to zostanie i nigdy nie powstanie z tego coś wspólnego, coś wspaniałego. Tym bardziej, że mamy w Polsce bardzo dużo mieszanych rodzin, mamy dużo dwujęzycznych dzieci, dużo rodzin, gdzie te dzieci, tata jest Ukraińcem albo Polakiem, mama jest Ukrainką. I też troszkę z myślą o tych dzieciach już wcześniej chciałam robić coś, co by łączyło Polaków i Ukraińców. Natomiast teraz to oczywiście głównym tematem łączącym jest wojna, ponieważ Ukraina jest krajem cierpiącym przez agresję rosyjską i cały czas broniącym się skutecznie i dzielnie, a Polska jest jedynym takim krajem na świecie, który zrobił dla nas hub, zrobił więcej niż mógł, czy niż nam nawet jako Ukraińcom się wydawało, żeby wesprzeć nas i być takim bardzo potężnym zapleczem w tej wojnie. I tu nie chodzi tylko o wsparcie humanitarne. Tylko pierwsze czołgi, które pojechały na Ukrainę, to też były polskie czołgi, pierwsze samoloty, polskie migi i tak dalej, to można w nieskończoność wymieniać. I wydawało mi się, że moją misją jest przypominać Polakom, jak bardzo wdzięczni są Ukraińcy za to, przypominać, jakie to ma efekty, ta ich pomoc, żeby też wiedzieli, że to wszystko przynosi efekty. Co więcej, uważam, że bez Polski Ukraina by tej wojny w tych pierwszych dniach nie wygrała tych najważniejszych bitw i najważniejszych walk. Więc uważam, że po prostu to jest taka nasza wspólna sprawa i moja w tym jakaś mała misja, żeby to podkreślać. A jeśli chodzi o ten program Ukraina, to staram się zapraszać do niego zarówno polskich generałów, którzy bardzo wnikliwie, codziennie i na bieżąco obserwują bieżącą sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim, ale również uchodźców z Ukrainy, żeby się dzielili swoimi historiami, którzy często uciekali z Mariupola z jednym plecakiem. Staram się rozmawiać z jeńcami wojennymi, staram się rozmawiać ze zwykłymi ludźmi. Tylko raz zaprosiłam polityka do tego programu, bo zwykle unikałam politycznych wątków, ale to tylko dlatego, że był w Bachmucie i stamtąd wrócił i byłam ciekawa, jak on też na to patrzy. I też starałam się z nim rozmawiać po ludzku, pomijając to, jak politycznie wygląda ta wojna i jaką ma twarz polityczną. Do dwóch kwestii tak naprawdę chciałbym się odnieść. Pierwsza to oczywiście do tych podziałów, bo bardzo mocno chciałbym to podkreślić i żeby to dotarło do naszych słuchaczy, że właśnie stare zażyłości, nieporozumienia i niewyjaśnione do końca sytuacje zawsze będą przez przeciwników przeciwko nam wykorzystywane i musimy mieć tego świadomość i przeciwko temu się bronić. Druga kwestia, która bardzo mocno mnie zaciekawiła, bo wspomniała Pani też o pewnego rodzaju kulturze i w trakcie właśnie Pani wypowiedzi przypomniał mi się serial, nie wiem czego Pani wiedziała, polskiej produkcji, który podobno odniósł też sukces poza polskimi granicami, to był Watacha. O, nazwijmy to w cudzysłowie, przygodach Polskiej Straży Granicznej i podkład muzyczny, rzekłbym, był typowo ukraiński. Urzekł mnie i moją małżonkę do granic możliwości i słuchaliśmy soundtracka z tego serialu. Ale o dwóch jeszcze ważnych kwestiach chciałbym powiedzieć, że popkultura, bo nie tylko muzyka, nie tylko ogólnie kultura, chyba bardzo dużo tutaj może wnieść, bo przecież był projekt chociażby i wspólna piosenka Kamila Bednarka, ja nie wiem, czy dobrze przeczytam, Dana Winicka, tak? Myślę, że może mnie pani poprawić. Tak, Dana Winicka, tak, tak, tak. Druga kwestia, a właściwie kolejna kwestia, to samplem udział w takim streamie organizowanym przez Jarka Juszkiewicza i Roberta Zembrzyckiego. Jarek jest polskim głosem
map Google'a i on wtedy wspominał, o tym rozmawialiśmy dość sporo, wspierał dziewczynę, która jest właśnie ukraińskim znowu głosem map Google'a. To też pokazuje, że w momentach mocno krytycznych, delikatnie mówiąc, ludzie potrzebują pewnej dozy normalności i funkcjonowania takiego, jakie było wcześniej. A jednak i pandemia, i wojna, no brzydko mówiąc, zryła w to w nas i musimy pewne rzeczy przewartościować. Mnie osobiście, nie wiem jak pani na to patrzy, ale na wszelkich możliwych platformach współpracy, zwał, międzynarodowej, jednak powinniśmy bardzo mocno wzajemnie dbać. To prawda, a jeśli chodzi o muzykę, to jeszcze chciałam tylko państwu bardzo, bardzo gorąco polecić przepiękny utwór Ochmana, polskiego piosenkarza, który był na Eurowizji, i ukraińskiej piosenkarki Jairi Hale, którą miałam przyjemność poznać, jak prowadziłam koncert w Łodzi razem z Ukrainą na początku tej wojny. I powiem państwu, że nagrali coś niebywałego, bo tam jeden refren jest polsko-ukraiński i zwrotki również w dwóch językach. I jeśli się nie mylę, to nazwa tej piosenki, tytuł brzmi "Twoje ramiona to moja broń". I to jest dokładnie o roli Polski i też wdzięczności Ukrainy i o tym roku strasznym 2022, który cały czas dla mnie trwa. Tak, też się kiedyś nad tym zastanawiałem właśnie, dla kogo i kiedy 2022 rok się zaczął, a kiedy się skończył, a de facto kiedy się skończy, to tak idąc w stronę troszeczkę historii i brzydko mówiąc cyferek, to można powiedzieć, że Ukraina ma jakby dwie dekady zmian, bo moglibyśmy się zastanawiać nad okresem do przysłowiowego Krymu, do momentu, kiedy właśnie Krym został anektowany, do momentu w ogóle Majdanu, do tego roku 2022, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, i o przysłowiowym teraz. Jak pani na to patrzy? Z pewnej już perspektywy, może wcale się jeszcze nie oddalamy, bo jesteśmy w pewnej formie teraźniejszości, ale jednak no, może sobie pani pozwolić na pewnego rodzaju przemyślenia i podsumowania. Mi się wydaje, że tego nie możemy porównać, bo pamiętam dobrze, wtedy mieszkałam w Ukrainie, że na przykład rok 2004, kiedy wybuchła pomarańczowa rewolucja, a w tym samym roku Polska i 9 innych państw wchodzą do Unii Europejskiej i Ukraina zostaje taką pozostawioną sama sobie z tymi sfałszowanymi przez Wiktora Janukowicza i Partię Regionów prorosyjską wyborami, gdzie oczywiście pojawili się później obserwatorzy, była powtórka tych wyborów, które już później były demokratyczne, wygrał wtedy Wiktor Juszczenko, ale jednak ja pamiętam taką samotność, że Ukraina czuła się taka samotna, czuła się państwem trzeciego świata, stojącym obok i patrzącym, jak się rozwija świat, jak się rozwija Unia i powiększa, a ona walczy z czymś, czym wcześniej nie miała do czynienia w historii od oczywiście 91 roku. I to był bolesny cios, który też pokazał, jak bardzo Ukraina jest podzielona. Wtedy to było społeczeństwo, które w połowie wierzyło w wielką, potężną sąsiadkę Rosję, a w połowie chciało się pozbyć rosyjskich, poradzieckich wpływów i modliło się po prostu przed snem o jakieś zmiany w tym państwie demokratyczne, żebyśmy należali do tego zacnego grona zachodnich państw i żebyśmy gdzie indziej szukali sojuszników. To była zupełnie inna Ukraina i jeszcze zupełnie inny naród według mnie. A proszę mi powiedzieć, bo to mnie mocno zaciekawiło, co mi pani teraz powiedziała, właściwie nam wszystkim, a Ukraina czuła się wtedy samotna, porzucona, trochę obrażona na świat, że w pewien sposób gdzieś za nią nie staje? Czy na przykład porównywaliście też sytuację na przykład do Gruzji, kiedy różni zagraniczni goście w gorących momentach się pojawiali łącznie z polskim prezydentem, czy trochę inaczej na to patrzyliście? Myślę, że było zrozumienie, dlaczego tak się stało. I tak naprawdę Ukraińcy nie mogli, nie mieli może prawa się obrażać na świat, bo gdzieś tam wewnętrznie ta połowa, powiedzmy, Ukraińców, która była za demokratyzacją, ze światem zachodnim, wtedy też była zupełnie inna grupa ludzi chcących być w NATO, tak? To było poniżej połowy społeczeństwa. To jest
jakby też ogromna zmiana, jeśli teraz dojdziemy do tych lat i do tej już pełnowymiarowej inwazji. I wtedy mi się wydaje, że ci ludzie, którzy byli świadomi tego, że Ukraina powinna sama zacząć się zmieniać, to oni właśnie wychodzili na Majdan w czasie pomarańczowej rewolucji, protestowali przeciwko łamaniu prawa, chcieli bronić wolnych wyborów, wolnych mediów itd., itd., itd. A ta druga część Ukraińców, która głównie mieszkała na wschodzie, to też nie mamy co do niej, rozumiemy dlaczego tak było na wschodzie Ukrainy, tak? Bo ci, którzy pamiętają historię chociażby Wielkiego Głodu, jak zamordowano miliony Ukraińców w obwodzie donieckim, właśnie ługańskim i charkowskim, jak to właśnie tamte rejony były wysiedlane masowo, jak ludzie umierali masowo z głodu, jak dochodziło tam do aktów kanibalizmu, do strasznych rzeczy, które pięknie w swoim filmie Obywatel Jones pokazuje Agnieszka Holland, wybitna reżyserka polska. Uważam, że bardzo dawno Rosja szykowała się do tej wojny, najpierw na takim froncie właśnie demograficznym, żeby zasiedlać Rosjanami tereny wschodnie i osiągnęła ten cel. I to, co widzieliśmy w czasie pomarańczowej rewolucji, to była taka walka pomiędzy, nawet geograficznie rzecz ujmując, wschodnią i zachodnią Ukrainą. To, co widzieliśmy już na Majdanie, to była walka o wolność i już pierwszy jej etap przed pełnowymiarową inwazją w 2013 roku. Ale to już też była większa świadomość Ukraińców i próba przestania dzielenia się na zachód i wschód, tylko zrozumienia, że jesteśmy jednym państwem. I jak to w jednej wielkiej rodzinie, zdarzają się kłótnie, ale musimy potem się pogodzić, porozmawiać i jakoś ze sobą żyć. Mi się wydaje, że takie zrozumienie przyszło dopiero w czasie Majdanu, bo tam z rąk Berkutu, prorosyjskich bojówek, bo to nie można było nazwać ukraińskim oddziałem wojska ani jakimś normalnym ugrupowaniem wojskowym, ginęli studenci zarówno rosyjskojęzyczni, jak też ukraińskojęzyczni. Tak? I ta pierwsza Niebesna Sotnia i pierwsi polegli, to właśnie byli studenci z różnych zakątków Ukrainy. Potem się rzeczy, na te protesty wychodziło tysiące Ukraińców w ich obronie, w obronie wartości, które Ukraina już zaczęła dostrzegać, że jeśli nie pójdziemy, że tak powiem, na zachód, że jeśli nie będziemy patrzeć tam, to ten wschód nas zje od środka albo zaatakuje od zewnątrz, tak jak zrobiła to Rosja 24 lutego zeszłego roku. Ja tu kompletnie żadnych przypadków nie widzę, bo jest normalną, znowu w cudzysłowie, działalnością rosyjską po prostu rozdawanie paszportów na prawo i lewo i działo się to nie tylko na terenie Ukrainy. To też wynikało z tego, co pani mówi, bo wiele osób nie będących Ukraińcami, a zwłaszcza Polaków, mówiło, że czym bliżej Zachodu, tym te relacje z Ukraińcami lepsze, czym bliżej Wschodu, bliżej Rosji, niestety czasem lepiej mówić po rosyjsku niż po polsku. I za chwilę przejdziemy może do tego, bo o tej mentalności wzajemnych relacjach sobie powiemy, tylko takie pytanie w sumie trochę podsumowujące może to, co już przed chwilą pani powiedziała. No właściwie historia Ukrainy tworzy się tu i teraz. To, co my jako Polacy interpretujemy głównie pod kątem II wojny światowej, ewentualnie w tym okresie po, plus powiedzmy PRL i tworzenie się nowej Polski, że tak się wyrażę, to teraz to wszystko się dzieje, przy czym my to mamy w pewien sposób za sobą, wiemy co się stało, wiemy co zaniedbano, co zrobiono źle, co trzeba naprawiać, a jako Ukraina, no są wszyscy, zarówno i mieszkańcy, i elity pod bardzo dużym znakiem zapytania i wiedzą, że to od nich zależy, czego przyszłe ukraińskie dzieci będą się uczyły na lekcjach historii. Dokładnie. I niestety my, zanim w ogóle dojdziemy do takiej dyskusji w Ukrainie, musimy najpierw uwolnić miasta, w których Rosja już zaczęła uczyć ukraińskie dzieci rosyjskiej historii, odbić te miasta, przywrócić porządek, ale też zająć się dziećmi, które Rosja po prostu bestialsko porywa. To już są liczby idące w tysiące ukraińskich dzieci, których losy są nieznane. Ale kończąc też ten wątek historyczny, który bardzo jest ważny, według mnie chciałabym, żeby tutaj to wybrzmiało. Ukraina była bardzo długo państwem, w którym dominował rosyjski.
A troszkę tak jest, że najpierw z historii Rosji, w historii Rosji to bardzo dobrze widać jej konfliktów zbrojnych na różnych terenach, to zawsze była walka o swoje mniejszości. I to był taki cel, że tutaj bronimy, przynajmniej tak to Rosja przedstawiała swojej opinii publicznej, swoim obywatelom. Idziemy, wchodzimy do Abchazji, czy wchodzimy do Donbasu, będziemy bronić naszej mniejszości. No pytanie, skąd się tam pojawiła? Co temu wcześniej, jaki był background? Tym już nie każdy, na to pytanie nie każdy Rosjanin jest w stanie odpowiedzieć. I to jest bolesne, ponieważ Rosjanie nie znają własnej historii. Nie wiedzą nic głębiej niż to, co mówi im Putin i jak widzimy, jak pokazują statystyki, tak, te przerażające liczby popierających tę inwazję Rosjan, to wszystko te liczby świadczą jedynie o tym, że oni uwierzyli w tę rosyjską propagandę, a ci, którzy nie wierzyli, nie chcieli wierzyć, opuścili ten kraj, a ci, którzy nie mogli, siedzą cicho i bojąc się aresztów, czy powiem wprost tego, że go zabiją, czy ją, pozostają tam z jakichś powodów życiowych, finansowych i to nie jest na pewno życie łatwe, po tamtej stronie również. W tym roku, po tej inwazji, to już bardzo też ciekawe badania Kijowskiego Instytutu Socjologicznego, że w 2022 roku 57% Ukraińców zaczęło więcej się posługiwać językiem ukraińskim. To był zawsze język urzędowy, wszędzie, tylko tam, gdzie dominowała od 1991 roku, tylko tam, gdzie dominowała partia na przykład regionów, czy jakakolwiek OPZŻ, inna partia prorosyjska w Ukrainie, tam zgadzano się często na prowadzenie lekcji w języku rosyjskim w szkołach, co było niezgodne z prawem, ale funkcjonariusze tych partii mieli takie zadanie, oczywiście postawione im przez Kreml i skutecznie to zadanie realizowali. Tak moja na przykład przyjaciółka z Ługańska miała tylko jedną lekcję ukraińskiego w tygodniu, a resztę przedmiotów miała po rosyjsku, chociaż podręczniki były po ukraińsku, to nauczycielka mówiła do nich po rosyjsku. Ja urodzona w Równym na zachodzie Ukrainy, ponad 1000 kilometrów od Ługańska, mieście znajdującym się, miałam wszystko po ukraińsku i miałam takie fakultatywne zajęcie, na które mogłam chodzić albo nie chodzić z rosyjskiego. Więc to pokazuje tę też różnicę pomiędzy zachodnią Ukrainą a wschodnią w latach 90. i później. I to wszystko było też takim fundamentem do tej inwazji, budowanym przez prorosyjskie siły wewnątrz Ukrainy. Cieszy mnie, że Ukraińcy już zrozumieli, że Rosja działa tak, że najpierw wchodzi rosyjski język, potem wchodzi wielka rosyjska kultura, Dostojewski, Puszkin, Tołstoj, a potem wjeżdżają rosyjskie czołgi. I Ukraińcy zaczęli bardzo masowo mówić w swoim języku, zaprzestali słuchania rosyjskich piosenek. Znam przypadki, gdzie ludzie wyrzucali ze swoich bibliotek rosyjskich klasyków, którzy na potrzeby cara czy potrzeby imperializmu rosyjskiego bardzo poniżali Ukrainę w swoich wierszach, w swoich poematach i w swoich dziełach uznanych na Zachodzie za najwybitniejsze lektury XIX czy XX wieku. To jest ogromna zmiana, także dla świata, bo ostatnio powiem panu tak, może też to jest bardzo, było dla mnie ciekawe doświadczenie, byłam zaproszona w Dniu Kobiet 8 marca do ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce i miałam zaszczyt poznać tam ambasadorki różnych państw, w tym Szwecji, Nowej Zelandii, Finlandii. Państw, które również zmieniły bardzo swoją politykę, które chociażby jak Szwecja czy Finlandia już bardzo się, no w zasadzie rozstrzyga się ich los wejścia do NATO na naszych oczach w tej chwili. I rozmawiałyśmy bardzo dużo o kwestiach bezpieczeństwa, bo to są kobiety, które zajmują się tym bezpieczeństwem na co dzień, siłą rzeczy, bo takie mamy warunki w regionie. I one powiedziały, że po 24 lutego w zasadzie od nowa spojrzały na ukraińską historię, na historię też Rosji i bardzo dużo w ich głowie się przystawiło. To jakby mówiła każda z nich na swój sposób, ale chociażby na przykład kwestia Rusi Kijowskiej, tak? Czy kwestia tego, co powstało pierwsze, Moskwa czy Kijów.
czy pierwsze wyprawy Wikingów, jakieś takie w ogóle już dalekie historyczne wzmianki o Podole Kijowskim, gdzie Wikingowie handlowali, mieli bazar. O Chersonesie, to Chersoń, o różnych innych kwestiach, które dla nich nie były takie oczywiste. I to ciekawe, że na przykład ambasadorka Nowej Zelandii mi opowiadała, jak się dowiedziała o tym, że właśnie Dołgoruki, który zbudował Moskwę, był synem, to powiem po ukraińsku, wielkiego kniazia kijowskiego Wolodymyra Wsewolodycia Monomacha, księcia kijowskiego w XII wieku. I to jest tak, że zauważalne są te zmiany na zachodzie, że ta wojna pokazała prawdziwe oblicze Ukraińców jako narodu, bo Ukraińcy udowodnili przede wszystkim, jacy są, o co walczą, że są gotowi umrzeć, ale nie być pod butem rosyjskim. A z drugiej strony Rosja pokazała swoje oblicze i Zachód też musiał jakieś nowe oblicze, że tak powiem, sobie wymyślić strategię działań. To trwało długo. Były państwa, które gdzieś tam się wahały, które czekały, jak postąpić. Nie będę mówić, jakie, bo państwo na pewno wiedzą, jaka była reakcja chociażby Niemiec, czy jaka była postawa Francji na początku tej wojny. Ale to się też zmieniło. I to jest niebywałe i dla mnie to jest piękne, jak Putin, który zainwestował miliardy dolarów, euro, biliony rubli w to, żeby Zachód podzielić, obserwuje teraz, siedząc bardzo często w swoim bunkrze, który boi się, że na niego już polują w jego kraju, gdzie pojawiają się wybuchy w Rosji, wyją syreny, tak samo jak w Ukrainie w niektórych obwodach, gdzie dochodzi do pożarów, gdzie pod Moskwą płoną fabryki, gdzie jest mocny konflikt pomiędzy grupą Wagnera a Ministerstwem Obrony, gdzie on już przestaje mieć kontrolę nad tym, co mówią jego propagandziści, których w zasadzie stworzył. Obserwuje, jak Zachód jest bardzo zjednoczony po roku wojny w Ukrainie. To jest niebywałe. Mi się wydaje, że tutaj wywiad rosyjski był bardzo przeceniany przez nas wszystkich, bo tyle książek o nim powstało i o rosyjskim KGB, i o działaniach rosyjskiej agentury na Zachodzie, ale musimy patrzeć na efekty. Jeśli to nie zadziałało, to pytanie powstaje, jaki jest ten wywiad, w jakiej jest kondycji, czy w takiej samej jak rosyjskie wojsko? To było pytanie retoryczne. Pani Alino, kilka takich przemyśleń mam po tym, co pani powiedziała. Raz, trochę zażartuję, bo cieszę się, że coraz więcej Polaków potrafi z siebie zżartować. Mamy taką szczególną cechę narodową, że cieszymy się z nieszczęść sąsiadów. I to niekoniecznie za granicą, tylko tych po prostu za płotem. I po raz pierwszy głośno chyba mogę powiedzieć, że cieszę się z niepowodzeń sąsiadów, ale oczywiście mam na myśli Rosję. Jedno z pytań, a właściwie takich działek, które chciałem z panią poruszyć, to była kwestia właśnie budowania pewnej nowej, wysoce świadomej tożsamości narodowej, jeśli chodzi o Ukrainę i odcięcia się od Rosji. I ja mam takie obserwacje, bo to mi nawet moi studenci z Ukrainy mówią, że nawet osoby mocno zaawansowane wiekowo nie chcą więcej mówić po rosyjsku i zaczynają uczyć się języka ukraińskiego, bo nim chcą się porozumiewać. Więc te wszystkie cechy kształtowania się narodów, o których pani tak naprawdę wspomniała, czyli terytorium, język, kultura i właśnie ta tożsamość, to wszystko wydaje mi się, że na wysoce świadomym poziomie funkcjonuje w Ukrainie. To ma miejsce, o to chciałem zapytać, a pani na szczęście zdążyła to powiedzieć. Co do tej kondycji tych służb rosyjskich, ja mam trochę dysonans, bo w jednych aspektach są mocne, w innych słabsze, ale co mi też właśnie studenci podsuwali i obserwacje z najróżniejszych informacji z najróżniejszych źródeł, że Rosja przespała trochę ostatnią dekadę, na szczęście Ukrainy oczywiście, bo Ukraina w pewien sposób zdążyła zarówno i służby, i wojsko odbudować, plus jeszcze przed wybuchem kolejnej fazy tak naprawdę wojny, przed tą masową eskalacją rok temu, no w pewien sposób zdążyła się mimo wszystko przygotować i gdyby przez poprzednie lata nie miało to miejsca, przypuszczam, że niestety skończyłoby się to klęską w jakimś wymiarze, nie mówię, że w całości, ale w jakimś wymiarze na pewno. Pani Alino, przejdźmy do ważnego wątku, mało wygodnego dla wszystkich, zarówno dla Ukraińców, zarówno dla Polaków,
a na pewno będącego paliwem dla pewnych środowisk, które pewnymi animozjami żyje, już nie chcę mówić, że nawet tych prorosyjskich. Pojawiły się w ostatnim czasie takie ciekawe różne opracowania, również w mediach, więc to są dłuższe, krótsze artykuły również, dotyczące zmian tak naprawdę w pewnych relacjach polsko-ukraińskich. Ja bym to rozdzielił jeszcze ukraińsko-polskich. Inaczej Polacy zaczynają patrzeć na Ukraińców, inaczej Ukraińcy na Polaków, zarówno tych, którzy w swoich ojczyznach zostali, jak i tych, którzy dom mają gdzie indziej, czy to tymczasowo, czy już na stałe. Oczywiście przychodzi ten smutny element pewnego, nie chcę powiedzieć, że zobojętnienia czy przyzwyczajenia, ale jednak obycia się z faktem wojny, gdzie zaczynają te wszystkie informacje medialne stawać się dla nas, brzydko mówiąc, normalnością. Oczywiście odbieramy je, przyjmujemy, ale już nie są aż takim szokiem jak na samym początku. Jak pani jako osoba, no jakby nie patrząc, mająca korzenie ukraińskie, a żyjąca już od prawie dekady w Polsce, jak pani na to patrzy, też przecież w tych środowiskach pani przebywa, również w tych środowiskach mieszanych, tą swoją misję medialną pani również pełni. Nawet w trakcie tej naszej dzisiejszej rozmowy, tak, też oboje, nieskromnie mówiąc, ważną teraz taką misję spełniamy. Jak pani patrzy na tę zmianę, zarówno pozytywną, jak i negatywną, bo ona też ma i niestety będzie miała miejsce? Jest to dla mnie oczywiście bardzo przykra wiadomość, chociaż jakby nie wierzyłam też w to, że wszyscy będą żyć tą wojną wiecznie. Oczywiście to było do przewidzenia, że będziemy zmęczeni jako ludzie. Po prostu taką mamy naturę. Ukraińcy też są zmęczeni wiadomościami złymi codziennie od rana, nadchodzącymi z ich telewizorów, masowymi pogrzebami w ich miastach, tym, że cmentarze ukraińskie się powiększają codziennie. Ale tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić to, co każdy z nas wewnętrznie wie. To nie jest tylko walka Ukraińców. To jest wojna, która rozstrzyga przyszłość życia na naszym kontynencie. To, czy teraz Ukraina wytrzyma, czy przejdzie do tej wiosennej ofensywy, czy odbije swoje miasta, ziemie, do których Rosja nielegalnie weszła, gdzie Rosja zabija do dziś cywilów, gdzie nie mamy dostępu do ich ciał, gdzie nawet nie możemy określić skali tego zjawiska, gdzie dochodzi do ludobójstwa narodu ukraińskiego. To jest wszystko zwiastun tego, co może się wydarzyć w Estonii, na Litwie czy w Polsce za 10 lat, jeśli Ukraina padnie. I mi się wydaje, że każdy z nas rozumie to, będąc w Polsce. I wie, że ruski mir niesie samo okrucieństwo, bestialstwo i zło. Polacy, podobnie jak Brytyjczycy, dobrze wiedzą, czym jest ruski mir, jako państwo, które przeżyło komunizm, jako państwo, które przecież miało przepiękne chwile w 1989 roku, gdzie wszyscy na świecie, tak jak o Ukrainie, mówili wtedy o Polsce i o Solidarności. I Polacy również nie chcą żyć pod butem rosyjskim. I dlatego mi się wydaje, że jakby te badania nie wychodziły różnym ośrodkom badawczym, one nie uwzględniają tego samego, co nie uwzględnił Putin. Oporu, który nadchodzi w potrzebnym momencie, społeczeństwa, które nie chce żyć w okupacji. I Polacy mają dokładnie taką samą chęć oporu, jak Ukraińcy. Znając Polaków, wiem to. Wiem, że Putin nawet nie podejrzewał, że na front pójdą walczyć z Rosjanami artyści ukraińscy, którzy kiedyś mieli kontrakty w Rosji i przyjeżdżali tam z koncertami. Programiści, ludzie kultury, ludzie wykształceni itd., itd., itd. Bo Putin wysyła na front głównie zbrodniarzy, takich jak widzimy w grupie Wagnera, recydywistów, którzy odsiadywali wyroki dożywocia za bardzo poważne przestępstwa, morderstwa. I zostali zabrani z tych więzień pod pretekstem i obietnicą taką, że dostaną pieniądze i biały list tak zwany, czyli amnestię w Rosji. A poszli na śmierć, tak jak to widzimy w Bachmucie, czy pod Bachmutem w tych walkach. I widzę, że
cały czas są ludzie, którzy, no, po pierwsze powstaje w Ukrainie ochotniczy batalion już polski. To pokazuje, że Polacy nie są zmęczeni tą wojną. Może są zmęczeni oczywiście informacjami, tak, złymi i zdjęciami, ale cały czas są tam polscy ochotnicy, o których musimy pamiętać. Są też polegli Polacy, którzy walczyli. Są wolontariusze, którzy wożą tam pomoc humanitarną i nie tylko humanitarną. I to są tysiące osób, tysiące rodzin mieszkających we wschodniej Polsce, które do dziś dojeżdżają do granic, do dziś przekraczają tę granicę z Ukrainą, jadą do Lwowa, do innych miast, przywożą tam jakieś potrzebne, niezbędne rzeczy. I wydaje mi się, że teraz już na tym etapie to, że oczywiście powiększyła się część, grupa ludzi, która jest zmęczona tą wojną, nie zaważy na losach tej wojny. Nie musimy od nich wymagać, żeby nie byli nią zmęczeni. Musimy po prostu dalej wspierać Ukrainę, ci, którzy rozumieją to, o czym teraz mówimy, i do samego końca, tak, do skutku, do wygranej. A ta wojna nie skończy się tylko na polu bitwy, ale teraz dużo zależy od ukraińskich żołnierzy i od już takiego wsparcia rządowego, od wsparcia instytucjonalnego, bo teraz też potrzeby się zmieniają. Już mamy mniej Ukraińców, którym musimy pomagać jedzeniem czy butami na granicy. Tego już nie ma, jesteśmy po tym kryzysie uchodźczym i teraz najważniejszą pomocą dla Ukrainy jest broń, są drony, są samoloty wojskowe, koalicja czołgowa itd. I to jest coś, czego nie jest w stanie zapewnić jakby człowiek, zwykły, przeciętny człowiek, Polak. Więc tutaj uważam, że teraz to już jest też jakby inna potrzeba, innej pomocy i ona nadchodzi. Bo jakby to jest teraz rozgrywane na poziomie rządów, na poziomie NATO, na poziomie wojska i na poziomie tych osób, które są świadome tego, że Ukrainie trzeba pomóc wygrać, bo jeśli Ukraina padnie, to ta wojna będzie bliżej niż myślimy. I Rosja już nigdy nie odpuści, bo Rosja pięknie triumfuje. Rosja przecież w tym kulcie mocarstwa, które zwyciężyło w II wojnie światowej, do dziś żyje, mówiąc, że Ukraińcy to naziści, właśnie, że Ukraińcy to po prostu nie jest żaden naród, tylko potomstwo Hitlera i nie wiadomo co jeszcze, i Bandery, o którym wypisują największe i najgorsze rzeczy, chociaż w Ukrainie, to też o Banderze może powiem, to zawsze był symbol walki z Rosjanami i z Rosją, a nie symbol bohatera antypolskiego. Nigdy. Jak przeciętnego Ukraińca zapytasz, kim był Bandera, no człowiekiem, który siedział w niemieckim więzieniu, który w obozach koncentracyjnych w Niemczech spędził prawie całą wojnę, ale który walczył z Rosjanami, tak? A tam nie ma takiej świadomości, że była rzeź wołyńska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nigdy ten polski wątek tutaj się nie pojawiał i to jest bardzo złe. Ja uważam, że to też musi się pojawiać i musimy potem też nad tym pracować, żeby Rosja nigdy nie mogła na tym grać i ugrywać cokolwiek. Tak samo jak wygrywamy w wojnie informacyjnej z Rosją w czasie tej wojny, tak samo musimy wyeliminować wszystkie wspólne historyczne niespójności, które mogą w przyszłości posłużyć innym dyktatorom do skłócania nas. A kwestia zmęczenia wojną to jest rzecz naturalna i ja tylko od siebie mogę powiedzieć, że bardzo Was proszę nie zapominać o tym. Ja ze swojej strony robię wszystko, żebyście Państwo nie zapominali i bardzo się cieszę, że wciąż większość Polaków nie zapomina i dalej chce wspierać i dalej nie jest zmęczona i dalej chce walczyć z imperialistyczną Rosją, bo wie, że to dotyczy nas, Was bezpośrednio i wie, jakim wspólnym zwycięstwem będzie wygrana Ukraina. Bo jeśli wojna ta skończy się po tej wiosennej ofensywie ukraińskiej na polu walki, jak to zapowiada szef ukraińskiego wywiadu, bo Kijów się teraz dozbraja, przypomnę, że nie ma jakichś większych walk teraz poza epicentrum działań wojskowych, czyli Bachmutem, Buchłedarem, obwodem donieckim. Przypomnę, że Rosjanie cały czas próbują zająć to miasto, chociażby Bachmut, od sierpnia
im się nie udaje, tam odnoszą jakieś lokalne, drobniutkie sukcesy, ale strategicznie już przegrali. I jeśli teraz dociśniemy, jeśli teraz Ukraina zbuduje potężną armię, ten szturmowy batalion, który ma iść do granic 91 roku, czyli na Krym, do Doniecka, do Ługańska, i jeśli to wszystko się uda, a do tego szturmowego batalionu już się zapisało prawie 40 tysięcy ochotników, to będzie bardzo duża rezerwa dla ukraińskiego wojska. 50 tysięcy żołnierzy ukraińskich ma wrócić też z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, bardzo dobrze wyszkolonych, więc ta wiosna będzie bardzo gorąca na froncie. I teraz jeśli to przybiegnie pomyślnie, ta ofensywa, i jeśli uda się odciąć ten korytarz na Krym, odizolować od Rosji Krym i odbić Mariupol, odbić Donieck, odbić Ługańsk, to potem przed nami będzie bardzo długa jeszcze droga do podpisania jakiegokolwiek pokoju, bo ja gdzieś uważam wewnętrznie, że Rosja nawet po odbiciu przez Ukrainę jej ziem nie zgodzi się na podpisanie pokoju na ukraińskich warunkach, a Ukraina, a Kijów z kolei nie zgodzi się na podpisanie z Rosją w obecnym kształcie z Putinem pokoju na warunkach rosyjskich, jeśli jej postawa się nie zmieni, jeśli się nie zgodzi na wypłacanie reparacji. I wtedy mi się wydaje, że ta wojna będzie wyglądać tak, jak wyglądała przez te 9 lat w Donbasie, czyli że będziemy czytać o jakichś bardzo znikomych gdzieś tam zamieszkach przy granicy, w jakichś miastach. Podejrzewam, że może być tak, że nigdy nie dojdzie na tej granicy przez najbliższą dekadę do zawieszenia broni, ale chciałabym wierzyć, że gdzieś coś w Rosji się zmieni i to będzie możliwe. Natomiast powiem też w kontekście i kończąc już ukraińskiego zwycięstwa, że co sugeruje też mapa w gabinecie szefa ukraińskiego wywiadu, gdzie Rosja się rozpada na niepodległe państwa, a w zasadzie z Rosji zostaje tylko Moskwa, jak to było kiedyś, to podejrzewam, że właśnie uwolnienie się tych wszystkich narodów na Kaukazie, wycofanie się Rosji z Naddniestrza, z Gruzji i wycofanie się Rosji z Czeczenii i walka o Iczkerię, bo tak się to państwo kiedyś nazywało, zanim Kadyrow i jego ojciec nie pomogli Putinowi w kampanii i nie zaczęli wojny domowej czy wojny z własnym narodem, to były wolne państwa. I myślę, że Ukraina tak widzi swoje zwycięstwo, że Ukraina widzi w tym w wszystkim, co się teraz dzieje, szansę na ustanowienie historycznej sprawiedliwości i wsparcie innych narodów w uwolnieniu się od tego całego ruskiego miru. Pytanie, czy te inne narody to dostrzegają. Ukraina bardzo by chciała też, żeby Białoruś była wolna, żeby naród białoruski, opozycja białoruska mogła wrócić do Mińska, bo bardzo dużo osób emigrowało. To państwo jest w zasadzie okupowane przez Rosję, de facto. Nie jest de jure okupowane, ale de facto już jest. Stamtąd też spadają na ukraińskie miasta bomby, tam są szkoleni rosyjscy żołnierze, ale tam też są szyte na przykład mundury dla rosyjskiej armii, bo Białoruś słynie z fabryk i z szycia, i z tego, że jest takim państwem w tym bardzo dobrym. Dużo jest memów i żartów na temat białoruskiego trikotażu i Łukaszenka o tym mówi bardzo, bardzo często. To jest ich towar narodowy, można powiedzieć, tkaniny i szycie, to jest to, co teraz, z czego teraz Białoruś słynie i czym też pomaga Rosji w tej wojnie. Natomiast wygrana tylko w Ukrainie nie będzie dla Ukrainy wielkim zwycięstwem. Będzie takim, bym powiedziała, po prostu powrotem do granic z 91 roku. Natomiast każdy Ukrainiec marzy o tym, żeby Ukraina stała się inspiracją dla innych okupowanych narodów do walki o swoją niepodległość. Pani Alino, poruszyła Pani ogrom bardzo ważnych, różnych wątków, uprzedzając parę też moich tak naprawdę kolejnych pytań, co no dzięki temu tak gdzieś naturalnie udaje nam się między pewnymi tematami przechodzić, bo jednym właśnie z kolejnych moich pytań miało być to, co w ogóle oznacza koniec wojny, co oznacza wygrana którejkolwiek ze stron, bo tak naprawdę musimy mieć plan dla Ukrainy, musimy na przyszłość Ukrainy, na przyszłość przy okazji też i Europy, a nawet bym pewnymi myślami szedł dalej, że nie tylko Europy, bo na pewno i Azji, a może i dalej.
Ale właśnie, co oznacza ewentualne zwycięstwo? Bo bardzo słusznie pani zauważa, a wielu ludzi mam wrażenie, że źle to pojmuje. Wydaje im się, że którakolwiek ze stron wygra i jest po sprawie. No moim zdaniem to będzie tylko i wyłącznie jeden z kolejnych etapów, bo zakładając wygraną Ukrainy, zakładając podporządkowanie sobie swoich terenów, łącznie z odbiciem Krymu, co moim zdaniem, chociaż wielu się to może nie spodobać, jest to całkowicie realne, no jednak to nie rozwiąże pewnego problemu i dalej, delikatnie mówiąc, pewne niesnaski będą miały miejsce. Pokonanie Rosjan nie spowoduje, że z dnia na dzień nastanie przecież pokój. Dokładnie, ma pan rację i dużo o tym myślałam i chcę powiedzieć też i przypomnieć państwu, jakie jest stanowisko Zełenskiego, prezydenta Ukrainy w tej sprawie. On nie chce rozmawiać z Putinem i to mówi jasno. Oczywiście jak jest pytany o to, czy on widzi jakiekolwiek pokojowe rozmowy, to on zawsze gdzieś ucieka do takich prostych odpowiedzi, że tam nie ma z kim rozmawiać i stara się gdzieś tam wywijać z takich trudniejszych pytań. Natomiast oczywiście w Kijowie jest odpowiedź na to pytanie i podejrzewam, rozmawiając z ukraińskimi politykami, żołnierzami, gdzieś tam wiedząc o nastrojach w wojsku, że żołnierze rządowi nie wybaczą, jeśli Krym nie będzie odbity. Ukraińscy żołnierze nie rozumieją, dlaczego oddaliśmy Krym bez ani jednego strzału. Ukraińscy żołnierze nie rozumieją, dlaczego tak szybko Rosja okupowała Cherson i Mariupol. Oczywiście wiemy, że przez to, że w służbach bezpieczeństwa Ukrainy byli Rosjanie, agenci, którzy zostali wydaleni, którzy zostali zlikwidowani, mówiąc brutalnie, bo tak było. I to wszystko są historie, które potem ujrzą światło dzienne i będziemy po wojnie się dowiadywać dużo więcej ciekawych historii o zdradach, do których dochodziło i przez które padł Mariupol, przez które padł na początku Cherson, który na szczęście został odbity. Ale przypomnę, w rosyjskim prawie dalej jest rosyjski, więc podejrzewam, że każdy pokój podpisany z Rosją będzie takim Chersoniem, który de facto będzie ukraiński, nawet jeśli Ukraina odzyska kontrolę nad wszystkimi okupowanymi terenami, a Rosja będzie dalej w swoim ustawodawstwie, w swoich kremlowskich marzeniach uważać i w swojej telewizji państwowej mówić, że to są ziemie rosyjskie. I przeciętny Rosjanin tego nigdy nie sprawdzi, bo on tam nie był, on tam nie pojedzie. I to jest niestety cała choroba tej wojny i trudno będzie z tego jakoś wyjść. Natomiast bardzo pięknie wielu polityków, ja tylko mogę powtórzyć, wielu takich mężów stanu na zachodzie zawsze mówiło, prawda, że nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Białorusi, bez wolnej Rosji, bez wolnej Europy. I Ukraina jest tego świadoma. Dlatego mi się wydaje, że jeszcze tak uwzględniając fakt, że Ukraińcy to naród, który zawsze się odwdzięcza, chce się odwdzięczyć za każdą pomoc, bo Ukraińcy nigdy nie prosili wcześniej, kiedy zabrali nam Krym, kiedy zabrali nam Donbas, gdzieś tam w świadomości ukraińskiej to było tak, że no to nasz problem, musimy jakoś sobie radzić. To teraz zaczęli i nauczyli się prosić, co jest bardzo ważne nawet w pojęciu z punktu widzenia psychologii, tak, że jak nie radzisz sobie sam, musisz poprosić o pomoc. Jak masz problem, nie bój się poprosić o tę pomoc, bo rzeczywiście będzie ci dużo łatwiej ten problem rozwiązać. I teraz, kiedy Ukraińcy nauczyli się prosić o tę pomoc, nadejdzie moment, kiedy będą chcieli się za tę pomoc odwdzięczyć. I mi się wydaje, że jedynym słuszną strategią, która leży już na biurku szefa ukraińskiego wywiadu, bo on o niej mówił sam publicznie w kilkunastu wywiadach udzielanych w ostatnim roku, to jest wsparcie Zachodu w taki sposób, że Ukraina przyspiesza upadek imperialistycznej, autorytarnej Rosji, obalenie reżimu putinowskiego, bo Putina mogą zjeść ci, których on stworzył, on też jest tego świadom. I tutaj ta partyzancka działalność rosyjskich partyzantów na terenie Rosji bardzo dużo również może zmienić, ale także białoruskich partyzantów, którzy przecież pomogli Ukrainie bardzo na początku tej wojny, wysadzając tory na Białorusi, czy ostatnio likwidując bombowiec na lotnisku, w Hostomelu, który miał bombardować ukraińskie miasta. To są działania, o których nie wiemy, o których się nie mówi publicznie, ale one się dzieją i tego nikt nie jest w stanie zaprzeczyć.
jak daleko one zajdą, jak daleko posunie się ten partyzancki ruch w Rosji, też możemy tylko tutaj spekulować. Natomiast jeśli rzeczywiście to się wydarzy, to mamy szansę w perspektywie najbliższej dekady do budowania zupełnie innego świata, tak? A w przypadku, kiedy Ukraina przegrywa, mamy wzmocnienie Chin, wzmocnienie Iranu, wzmocnienie Korei Północnej i Rosji w dalszej perspektywie, która jakoś da radę i wyciągnie i postawi na produkcję wewnętrzną. Może padnie na chwilę, ale potem będzie w stanie się odrodzić i tak jak na przykład Korea Północna, która jest państwem totalnie zamkniętym, jakoś funkcjonować dzięki wsparciu Federacji Rosyjskiej. Tak samo Federacja Rosyjska być może, podejrzewam w jakimś ograniczonym, ale jednak zakresie, będzie w stanie przeżyć bez Zachodu z pomocą innych sojuszników. Ale jakby wygrana Ukrainy to jest pokazanie wszystkim dyktatorom świata, że taki scenariusz nie przejdzie, musicie przestrzegać prawa, inaczej będziecie uznawani za terrorystów i nikt nie będzie chciał z wami rozmawiać. Bardzo ważna jest w tym też postawa Chin, jest dużo jakichś innych czynników, o których nie wiemy. Bardzo ważna jest postawa Izraela, który może mieć wpływ na to, co będzie robił Iran w stosunku wobec tej całej sytuacji. Natomiast tego nie wiemy. I to jest bardzo ciekawe, czego będziemy świadkami w najbliższych latach, bo ja podejrzewam, że to się nie skończy w Ukrainie, to się dopiero zaczęło. Moim zdaniem w Ukrainie. Nie wiem, gdzie się to skończy i kiedy, ale wiem na pewno, że Ukraina powinna tę wojnę wygrać, a my musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało na każdym polu, na froncie, na polu militarnym, na polu informacyjnym, akademickim, na polu kulturowym, językowym, na wszystkich i wszystkie ręce na pokład. I tego się trzymajmy. Uprzedziła Pani znowu kolejne rzeczy, o które chciałem zapytać, a o jednym wątku na pewno też zapomniałem, o którym chciałem powiedzieć w poprzednim pytaniu. Pamiętam rozmowy też z ukraińskimi studentami i oni często mi podkreślali, akurat na uczelni nikt im tego nie powiedział, ale obawiali się takiej opinii, że usłyszą od kogoś, dlaczego są tutaj, a nie pojechali walczyć. I ja im zawsze powtarzam, i to nawet nie jest takie pytanie, tylko taki mały manifest, że musimy pamiętać o tym, że Ukraina... Bo nieodpowiedzialnym by było zakładać, że Ukraina na pewno wygra, czy na pewno przegra. Trzeba scenariusze zakładać różne. Ukraina będzie musiała się odbudowywać. Pamiętajmy też, że Polska tak naprawdę przez 123 lata nie istniała, a jednak wróciła na mapę. I tym samym moim zdaniem obecne i przyszłe elity ukraińskie też muszą być zabezpieczone. I bardzo ważna będzie też rola osób tych, które nie biorą udziału w typowej, czynnej walce fizycznej, militarnej, wojskowej, ale chciałbym o taką rzecz zapytać. Jakich dzisiaj wiarygodnych źródeł tak naprawdę słuchać, jeśli chodzi o media? Bo media, wiadomo, dzisiaj niestety są odbiciem tak naprawdę społeczeństwa i tak jak społeczeństwo, zwłaszcza w Polsce, jest mocno spolaryzowane, tak podobnie jest i z mediami, tak? No i wszyscy żyją w swoich bańkach informacyjnych, słuchając tylko i wyłącznie czy oglądając te media, które z jakichś względów lubią, często ze względu na spójność światopoglądową, co tak naprawdę niestety w mediach mieć miejsca nie powinno, podobnie jak w nauce czy edukacji, ale jednak tak jest. To na których tych źródłach się skupiać? Bo Pani Alino, my też, ja nie chcę powiedzieć, że my bierzemy udział i Pani i ja i teraz wspólnie i w ogóle osobno każdego dnia w wojnie informacyjnej, w walce na pewno, tylko może nie chcę powiedzieć, że w wojnie, bo nie jesteśmy elementem skoordynowanego aparatu i nie realizujemy pewnych poleceń, zaleceń i tak dalej. Tak, jesteśmy, no nazwałbym to ładnie, partyzantką informacyjną. Pięknie to Pan nazwał. Już odpowiadam. Najlepiej oczywiście zawsze sprawdzać wszystkie informacje, gdzie byśmy nie czytali o Ukrainie. Takich źródeł wiarygodnych jest w tej chwili bardzo dużo. Ja ze swojej strony polecam oczywiście, żeby w miarę obiektywnie spojrzeć na sytuację, czytać relacje tych, którzy są na froncie z polskich korespondentów. Bardzo Państwu polecam Mateusza Lachowskiego, jeśli chodzi o biały wywiad, czyli osoby, które zbierają gdzieś tam w źródłach dostępnych informacje, które czasami są zbierane w taki sam sposób przez wywiady różnych państw. To jest Artur Micek, który na swoim Twitterze dość ciekawie opisuje to, co się dzieje w Ukrainie na froncie i
potrafi znaleźć takie informacje, których nie są w stanie znaleźć nawet ukraińscy żołnierze w różnych językach i tak dalej. Natomiast którzy są gdzieś dalej na innej linii frontu, a akurat nie wiedzą, co się dzieje gdzieś w Bachmucie, bo są na południu. Jeśli chodzi o takie sprawdzone międzynarodowe dane, to polecam Państwu Amerykański Instytut Badań nad Wojną, który bardzo pięknie opisuje i precyzyjnie, i zawsze to są informacje sprawdzone, wszystko co się dzieje zarówno na froncie, jak też w samej Rosji, bo stamtąd akurat mamy znikome informacje. Ostatnio Instytut Amerykański Badań nad Wojną napisał, że Putin traci wpływ na mediami w Rosji państwowymi i gdzieś tam się zaczyna kolejna wojna. Oto przywództwo opisuje często bardzo konflikt między rosyjskim MON-em a grupą Prigożyna czy kadyrowcami. To bardzo ciekawe źródło, więc Państwu bardzo polecam. Polecam też raporty brytyjskiego Ministerstwa Obrony, bo to jest raport zawsze codzienny, aktualny, oparty na informacjach wywiadowczych Wielkiej Brytanii. Poza tym polecam oczywiście oficjalne źródła ukraińskie, bo tam najszybciej się dowiemy, co się tak naprawdę dzieje. Wszystko można też zawsze sobie przetłumaczyć w Google Translatorze, jeśli to jest podawane po ukraińsku. Bardzo często na przykład też oglądam Antona Gereszczenko, byłego ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, doradcę ministra spraw wewnętrznych, który bardzo ciekawie opisuje różne historie po angielsku. To źródło również polecam. A jeszcze tak na chwilkę i może już kończąc, chciałam się odnieść do tego, co Pan powiedział o studentach. To chciałabym ich tak jakoś na duchu troszkę podnieść, jeśli nas słuchają, i powiedzieć, zacytować słowa mojego kolegi, ukraińskiego dziennikarza mieszkającego w Polsce, Żeni Klimakina, który w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti powiedział bardzo piękne zdanie. Ukraińców łączy ból i poczucie winy. I teraz wytłumaczę. Każdy Ukrainiec, wiem, że każdy z Was, czy ja, będąc w Warszawie, czy w każdym innym mieście w Polsce, czujemy poczucie winy, że nie jesteśmy teraz w Kijowie. A ci, co siedzą w Kijowie, czują poczucie winy za to, że nie są na froncie. A ci, co są na froncie, czują poczucie winy, że nie polegli, tak jak ich kolega, brat, czy siostra, czy ktoś znajomy. I to prowadzi donikąd. Takie myślenie prowadzi donikąd. To się leczy. Żenia sam się przyznał, że ma depresję i leczy się teraz. Więc to się nadaje na psychologa i chciałam Państwu powiedzieć, że nie każdy powinien zginąć. Są potrzebni ludzie w różnych sektorach. Nie każdy też jest potrzebny na froncie. O tym też mówi generał Załużny. Nie każdy musi walczyć. Walczcie na swoim polu każdy i wtedy będziemy 1000 razy mocniejsi i potężniejsi jako państwo i jako wspólnota międzynarodowa. A to, że jesteście za granicą, to jest piękne i to jest super, ponieważ jeśli Bundestag blokuje sankcje kolejne, czy nie chce przekazywać kolejnej pomocy, to akurat wy jesteście tam po to, żeby wyjść z protestem, z transparentem, czy w każdym innym państwie, gdzie się odbywają jakieś prorosyjskie manifestacje, żeby te manifestacje blokować. To nasze pole walki. Ukraińcy są wszędzie i to dobrze, że są wszędzie, bo tak będzie powstawała ukraińska muzyka. W Ukrainie nie ma koncertów, nie ma żadnych zgromadzeń większych, masowych, poza pogrzebami. A ukraińska kultura musi się rozwijać, nie może umrzeć, bo wtedy Putin osiągnie swój cel. Więc róbcie coś na tym polu i zawsze pamiętajcie, że robicie dużo dobrego, jeśli wspieracie Ukrainę, gdzie byście nie byli. Pani Alino, no, chciałem na koniec poprosić, tak by chyba Pani słuchała tego podcastu, bo zawsze na koniec staraliśmy się o jakiś pozytywny wątek i on teraz miał miejsce, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przy okazji na pewno też otwarliśmy pole do wielu, wielu przyszłych rozmów, do których już teraz serdecznie zapraszam. No i chciałbym powiedzieć, no ostatnio starałem się zamykać podcasty w 45 minut ze względu na ważność przekazu i wagę całego tematu. No dzisiaj mocno od tej zasady odstąpiłem, stąd odcinek zdecydowanie dłuższy. Dzisiaj moim i Państwa gościem była pani Alina Makarczuk, polsko-ukraińska dziennikarka związana z Radiem SK, TVN-em i Super Expressem, autorka projektu Ukr Alina. Zapraszam jak najbardziej do lektury i śledzenia działalności pani Aliny. Pani Alino, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Arturze, i naszym słuchaczom
bardzo Państwa pozdrawiam i dziękuję w imieniu mojego narodu ukraińskiego, jako Ukrainka z polską duszą, za to, że jesteście, bo rzeczywiście jesteście wspaniali, mówię teraz do Polaków. Wiem, że jeśli słuchacie tego podcastu, to na pewno się interesujecie Ukrainą do dziś, za co już Wam bardzo, bardzo dziękuję i będzie dobrze, naprawdę, bądźmy dobrej myśli. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.